teraz ostatnią przyczyną, dla której ludzie nie awansują ze stawkami, dla której ludzie nie wygrywają, przyczyną taką dość, myślę też ciekawą, jest tak zwane zamiatanie problemów pod dywan. Czyli tego, że nie uczymy się konfrontować z problemami i ich rozwiązywać, ale udajemy często, że ich nie ma i po prostu zamiatamy pod dywan. I co ciekawe, w większości dyscyplin jakoś to jeszcze przejdzie. Bo na pewno nieraz wam się zdarzyło zobaczyć kogoś takiego albo usłyszeć o menedżerach banku bardzo wysokiego szczebla czy jakichś korporacji, którzy no kompletnie sobie nie radzą z emocjami. Wpadają w furię, krzyczą na pracowników, jakiś taki mobbing tutaj powiedzmy wchodzi w grę, nie radzą sobie z czymś, są wiecznie wściekli, zestresowani, poddenerwowani i mamy kilku nawet sportowców na bardzo wysokim poziomie, którzy gdzieś tam z pewnymi rzeczami sobie nie radzą. Możemy zobaczyć na przykład na polityków, tak jaki to jest wielki poligon, jak wielu polityków ewidentnie ma pewnego rodzaju, no jakieś powiedziałbym, takie słabości mentalne, które gdzieś widać gołym okiem. I my widzimy to, że niektórzy nie radzą sobie z tym, nie radzą sobie z tamtym, a jednak są w stanie osiągać sukcesy życiowe. Ale w pokerze właśnie tak nie jest, bo jeżeli cokolwiek tutaj jakby, jeżeli mamy jakiś taki większy problem z jakimś, nie wiem, z niesprawiedliwością, z przegrywaniem, to poker po prostu to z nas wyciągnie. Jeżeli ktoś na przykład nie potrafi sobie poradzić z przegrywaniem, no to będzie miał jedną, drugą, trzecią, czwartą, piątą sesję z rzędu na minus. To zdarzą mu się 2-3 miesiące z rzędu, kiedy przegrywa i będzie musiał się z tym zmierzyć. Jeżeli sobie z tym nie poradzi, to odbije się to bardzo mocno na jego grze. Jeżeli ktoś nie radzi sobie z tolerancją na przykład własnych błędów i jest taki przesadnie perfekcjonistyczny, dokładność jest bardzo dobra, ale taki perfekcjonizm i niedawanie sobie przyzwolenia na popełnianie błędów jest czymś złym, ponieważ wtedy pojawiają się pretensje, poczucie winy. I na pewno takiej osobie przydarzą się jej błędy i będzie tak naprawdę problem. Jeżeli ktoś nie radzi sobie z poczuciem niesprawiedliwości, no to poker daje mu po prostu takie pole do tego, żeby tą niesprawiedliwość odczuć. Kiedy gorszy gracz trafi was jedno, dwuautowcem, takich sytuacji będzie masa. I wtedy będzie trzeba się z tym zmierzyć. Tak? Także jeżeli ktoś ma jakąś taką rzecz, z którą sobie nie radzi, to musi po prostu zacząć uczyć się z tym konfrontować. Ale nikt nas tak naprawdę nie uczy tego EQ, tak? Tej inteligencji emocjonalnej. Nie jesteśmy tego uczeni w szkołach. Jesteśmy uczeni wielu innych przydatnych przedmiotów, jak na przykład biologia, tak? Nie, się śmieję, ale ja na przykład wam powiem, że obecnie w mojej pracy zawodowej może 1% wykorzystuje wiedzy ze studiów, może mniej. Także, ale na przykład nie zostaliśmy nauczeni tego, w jaki sposób zarządzać swoimi emocjami, w jaki sposób dbać o zdrowie, w jaki sposób budować związki i tak dalej. Co więcej, czasami niektóre osoby wręcz mają przekonanie, że emocje są złe. I jeszcze jest to potęgowane przez różnego rodzaju filmy, zwłaszcza takie filmy, wiecie, gangsterskie, nie? Jest jakiś gość, mówi, no jak ja byłem mały, to bił mnie ojciec, ale ja zacisnąłem zęby, żeby mu pokazać, że mnie nie boli i tamtego czasu powiedziałem sobie, że nigdy nie będę pokazywał słabości, nigdy nie pokażę emocji i tak. I okazuje się, że pójście w takie ekstremum siły wcale nie będzie siłą, ale też będzie słabością, ponieważ taka osoba nie będzie rozwiązywała pewnych problemów, ale zamiatała je pod dywan. Taka osoba na wiele rzeczy będzie reagowała agresją. Taka osoba nie będzie miała dystansu do samego siebie. Jeżeli ktoś jest przesadnie silny,
brakuje też odpowiedniego dystansu do życia, tak? Emocje ewolucyjnie zostały stworzone po to, żeby przekazywać nam określone, niezbędne nam do przeżycia informacje. Na przykład strach. Strach jest taką emocją, która nas o czymś informuje, która nas przed czymś ostrzega. Jeżeli ewolucyjnie byśmy nie mieli strachu, to byśmy uciekali z wykładu. Jeżeli ewolucyjnie byśmy nie mieli strachu, to na przykład byśmy się rzucili na tygrysa. Ale coś musieliśmy mieć takiego w sobie, że ten strach taki zdrowy był. Więc ten strach jest konkretną informacją o tym, że gdzieś w naszym umyśle coś zagraża naszemu przetrwaniu. Jeżeli mamy na przykład taką inną emocję, jak na przykład wstyd, tak? Wstyd jest związany z odrzuceniem. Kiedyś, jeżeli ktoś zrobił coś głupiego, no to nikt się z niego nie śmiał, tylko on był wykopywany z wioski, tak? Jeżeli gdzieś tam podpalił jakiś szałas czy coś takiego. Taka osoba była wyrzucana z wioski, wykluczana z grona, z powiedzmy rodziny, przyjaciół, z jakiegoś klanu i taka osoba była zostawiona sama sobie. Taka osoba to po prostu miała bardzo, bardzo niewielkie szanse na przeżycie. Natomiast wstyd jest taką emocją, która pomaga nam przestrzegać pewnego rodzaju zasad, pewnego rodzaju kodeksu, więc też jest jakąś informacją. A z kolei emocja na przykład taka jak poczucie takiej słabości też była nam ewolucyjnie bardzo potrzebna, bo jeżeli widzieliśmy tego tygrysa, jeżeli poczulibyśmy się silni, niezniszczalni, że ja nigdy nie pokażę słabości, ruszam na tygrysa, to nas by tutaj nie było. Siła informuje nas o tym, że brakuje nam jakichś zasobów, że jest coś, czego potrzebujemy. Dlatego kiedy czuliśmy słabość, to wzywaliśmy kilku naszych kompanów, braliśmy włócznie, dzidy, siatki i wtedy ruszaliśmy dopiero na tego tygrysa. Wszystko jest jakąś informacją. Emocje absolutnie nie są złe, one przekazują jakąś informację. Musimy nauczyć się odpowiednio sobie z nimi radzić. Natomiast ludzie właśnie często błędnie rozumieją siłę, że siła to jest jakieś takie zaprzeczanie swoim właśnie swoim emocjom, swoim słabościom, uznawanie, że tego nie ma. Nie. Siłą największą jest otwarcie się na swoje słabości. Jest skonfrontowanie się z nimi. Jest działanie mimo tych słabości. Jest nauczenie sobie z nimi radzić. Jest ich przyznanie i praca nad nimi. I poker pokazuje to bardziej niż jakakolwiek inna dziedzina. Bo poker, tak jak mówiłem, wyciągnie z ciebie wszystkie możliwe słabości. Jeżeli masz problem z dystansem do pieniędzy, z podejściem do pieniędzy, z wygrywaniem, z przegrywaniem, z pychą, z niesprawiedliwością, z czymkolwiek, to gdzieś tam w tobie jest jakaś taka pineska. I poker to jest taki wielki magnes, który po prostu jak zaczynasz grać, to ten magnes się zbliża i w końcu wyciągnie z ciebie tą pineskę i zacznie cię bardzo mocno kłuć. I teraz większość osób albo zaciska zęby, aż już dochodzi do takiego stanu, gdzie po prostu wybucha, albo udaje, że tej pineski nie ma. Albo stara się jakoś z tym żyć. A mało osób otwiera się na to i uczy się z tym radzić, żeby może tą pineskę troszkę zrozumieć, skąd ona tam się wzięła. Żeby może ją troszkę spiłować, może obłożyć czymś bardziej miękkim, żeby następnym razem tak nie bolała. Może zastanowić się, skąd tam się wzięła, tak? Także bardzo niewiele osób do tego w ten sposób podchodzi. Dlatego taką wielką, nieprawdopodobną dla mnie zaletą pokera jest to, że poker, czy tego chcesz, czy nie, wymusza pewnego rodzaju rozwój. Wymusza konfrontowanie się z problemami i słabościami. Jeżeli coś ci nie idzie, jeżeli masz jakiś problem, czy strategiczny, czy mentalny, to możecie też posłuchać podcastów z jakimiś, powiedzmy, czołowymi graczami na świecie. Każdy mówi to samo. Kluczowe jest to, że po prostu siadam,
i rozwiązuje ten problem. Jeżeli jest jakiś problem, to nie tak, że nie wiem, mam problem, załóżmy, z graniem zbyt długich sesji, z kończeniem tych sesji, z koncentracją. To nie jest tak, że ja ten problem odwlekam, przekładam w nieskończoność. Nie, od razu go biorę, tak, na stół i zaczynam fałkować, aż go po prostu rozwiążę albo spowoduję przynajmniej, że dojdzie do takiego poziomu, kiedy nie będzie im przeszkadzał. I teraz to jest ciekawe, że w innych dziedzinach życia tego naprawdę nie ma. Możecie mieć problem ze złością, z frustracją i zostać prezesem największego banku. Naprawdę, nie ma żadnych przeszkód. Ale nie zostaniecie pokerzystą na wysokim poziomie, bo poker z was to wyciągnie i spowoduje właśnie pogorszenie wyników. Dlatego to jest taka fajna gra, która właśnie powoduje, że trzeba nad sobą pracować i warto to zrozumieć na samym początku, jak się gdzieś zaczyna swoją przygodę, że poker jest taką grą, która jednak wymaga takiej prawdziwej pracy nad sobą. Nie gdzieś tam jakichś górnolotnych hasełek, ale konkretnego rozwiązywania realnych problemów, które się pojawiają. Poker uczy też oczywiście podejmowania decyzji, co pokazałem wam na przykładzie sytuacji właśnie z milionerów. Poproszę dalej. Ok, teraz powoli zbliżając się gdzieś do końca tego wykładu, chciałbym wam powiedzieć, że właśnie ludzie mają często problem z takim myśleniem zero-jedynkowym, że albo piszą, że poker, a to wielki szuł, a to w ogóle hazard i tak dalej, albo właśnie szukają tutaj łatwego sposobu na pieniądze. A ja dzisiaj podczas tego wykładu starałem się wam pokazać jakby tą jedną i drugą stronę, troszkę też pokazując te trudności mentalne, jakie występują w pokerze, dlatego że o tym się tak naprawdę chyba najmniej mówi, dlatego też staram się to wyrównać poprzez takie wykłady jak ten. Poker jest fascynującą, naprawdę fascynującą intelektualną grą dla osób lubiących intelektualne rozgrywki. Co on ma, co on nie ma, co on pomyśli, że ja mam, co ja pomyślę, że on pomyśli i tak dalej, nie? Czyli takie gdzieś myślenie na różnych poziomach. Poker uczy zarządzania kapitałem, podejmowania decyzji i odpowiedniego podejścia i dystansu do pieniędzy. Uczymy się tymi pieniędzmi zarządzać, ale uczymy się też, żeby do tych pieniędzy nie podchodzić emocjonalnie, tylko po prostu zdroworozsądkowo, co jest najbardziej opłacalne. Często ludzie nie potrafią rozmawiać o pieniądzach. Polska, nie wiem czy wiecie, jest na ostatnim miejscu w Europie, jeżeli chodzi o nawyki finansowe, jeżeli chodzi o inteligencję finansową. Było takie badanie robione na bardzo dużej próbce kilkudziesięciu tysięcy ludzi właśnie z całej Europy. Nie potrafimy mówić o pieniądzach. Dla wielu osób poker to wolność. Wolność decydowania o swoim czasie, wolność spędzania czasu tam, gdzie się chce. Często wolność związana z podróżami, z przebywaniem w różnych fajnych miejscach. Bardzo wielu pokerzystów wyjeżdża tak naprawdę grać za granicę do bardzo popularnych kierunki, to jest Malta, Tajlandia, Meksyk, tak? Także dla wielu ludzi to jest właśnie fajna rzecz. Spełnienie, oczywiście też za tym idą na pewnym poziomie pieniądze i dla mnie też poker jest taką fajną platformą do rozwoju, taką wymuszającą mnie jako taki prawdziwy rozwój i pokonywanie swoich słabości. Z drugiej strony ta gra wiąże się też z określonymi wyzwaniami, czyli jest naprawdę konieczność ciężkiej pracy, jest silna konkurencja, są pewnego rodzaju trudności mentalne, o których ja wam dzisiaj mówiłem, jest konieczność zmiany tej mentalności, zwłaszcza z mentalności wynikowej na zadaniową, co nie jest rzeczą łatwą. Poker też wymaga poniesienia natychmiastowych wysiłków, a nagroda gdzieś jest odroczona w czasie i wymaga nieustannej pracy nad sobą i konfrontowania się ze swoimi słabościami. I naprawdę głęboko w to wierzę, że dopiero kiedy się poznaje taki obraz i kiedy się widzi tak naprawdę tą fajną stronę, ale też te wyzwania, to wtedy dopiero można zrewidować swoje oczekiwania i zastanowić się, czego ja tak naprawdę tutaj na przykład od tej gry chcę, co ja tak naprawdę chcę osiągnąć, czy
jestem gotowy na to, żeby wejść wyżej. Czy to mi się podoba, czy ta gra mi się nie podoba. Wydaje mi się, że gdzieś w mediach, tak, szeroko rozumianych, brakuje takiego przekazu, brakuje właśnie pokazania tych obu stron i brakuje pokazania tych wyzwań mentalnych, które dzisiaj właśnie starałem się Wam pokazać. No i tyle. Dziękuję za uwagę i zapraszam do pytań.